Quattroversi. Przewieźliśmy choinkę nowym samochodem. Kupiliśmy Audi R8. Spełniliśmy marzenie. Dobra. Spełniliśmy marzenie. Fajnie, że spełnili marzenie. Ale pokażcie furę, bo ja chcę zobaczyć, co z nią zrobiliśmy. Zrobiliście. Więc ja R8, ale jaka to bra? V10, zobaczcie, jak trafiłem od razu. Ja to mam wyczucie. Od razu trafiliśmy na odpowiednią wersję. Tylko, która to jest wersja, który to jest rocznik? Ktoś tutaj napisał, że to jest rocznik 17, tak? O, kozacko wygląda ta fura. Zresztą w rzeczywistości, tutaj w grze i może na tym filmie, ten samochód nie wygląda, ale w rzeczywistości jest on tak zajebiście szeroki. Genialnie wygląda, naprawdę. Widziałem kiedyś na żywo z daleka Audi R8 5.2 V10. W Krakowie chyba byłem wtedy. Niesamowicie to wygląda, naprawdę kozacka fura. Dobra, fajnie, cieszą się, jest genialnie. Zrobili sobie prezent, bardzo się cieszę ich szczęściem. To teraz zróbmy ją w Fordzie. 2010 to jest wersja. 1917 to jest wersja? A, no to wszystko wiadomo. Zobaczymy, czy ja mam. Ten model, ale w Fordzie masz po lifcie. Dobra, to my będziemy mieli nowszy. Tutaj zainstalowałem chyba silnik, ten Racing V12. On brzmi jak brzmi. Musimy kupić w takim razie nową. Czy mi starczy kasy? Nawet nie spojrzałem, ile kosztuje. Ale zawsze mi starczało, więc spoko. Oni chyba mają wszystko w standardzie. O kurde, dosyć dużo to kosztuje, ale akurat mi starczy. No nieźle, lucek przyłapany. Fitrovers. I teraz możecie już zacząć pisać, na co go robimy. Zrób sobie przelew z GTA. Już nie mam w ogóle kasy na tym koncie. Wszystko kupiłem, sprzedałem i już nic nie ma. Pyk, zobaczmy. Na camping go. A czy... Mi tutaj zależy na tym, żeby najbardziej... najbardziej odwzorować te samochody youtuberów, nie? Na draga gnoja. O! Na draga robiliśmy już samochód. Możemy jeszcze poszerzyć ten samochód. Tak jak wam przed chwilą mówiłem, że to już jest bardzo szerokie auto. Niskie i bardzo szerokie. Tak jeszcze możemy bardziej to poszerzyć. Okej. Możemy włożyć ten Racing V12. Oni na pewno mają ten samochód w standardzie. Ale my na pewno porobimy sobie lepiej. I tutaj mamy bardzo ciekawy spoiler. Pewnie niektórzy z was już wiedzą. Możemy zrobić na camping. Napęd quattro, więc hardkorowa terenówka. No jest zima, nie zrobiliśmy jeszcze zimowego auta, nie? Tylko, że standardowy silnik, bo słyszeliście przed chwilą, jak brzmi ten. Camping rovers. Dobra. Cheap rovers. Mamy. Oj, nie spojrzałem, ile to kunia ma, ale gdzieś koło 1000 pewnie. My zrobiliśmy na offroad. Oni są fit cheapers. Jezu. Wow, ej, posłuchajcie. Uhuhu, panie czarodzieju. Ja myślałem, że trochę inaczej brzmi, tak podobnie do Gallardo, ale nie. Co to? Nie widzę, co jest przede mną! Nie widziałem tego Lambosa! Ojej. Brzmi wspaniale, rzeczywiście, ale ten bagażnik mi przeszkadza, no kurde. Muszę tą kamerę mieć. Ale brzmi, ty! Wow! W stosunku do Forza Horizon 3 znacznie poprawili brzmienie tego Audi. O kurde, ziom. No nieźle. Thank you.
Słuchajcie. Uszy dla miodu dosłownie. Tam jakoś tak. Aj, tu na przełaj pojedziemy. W końcu auto offroadowe. Niebo w ziemi, dosłownie. Ziemia w niebie. Wtedy się kupuje inne auto, nie zakłada trumny na superfurę. Coś w tym jest. Teraz wam opowiem coś. Dobra, robimy wyzwanie. Czy dam radę jechać o tej kamerze? Nie. Nie dam rady. Ależ pięknie to gada. Shit, ale żebym zrypał. Kurde, jakaś niewidzialna ściana mnie zatrzymała na koniec. Ale spoko się tym jedzie, naprawdę. Żadnego tuningu nie robiłem nawet takiego, żeby dostosować. Zwiększyliśmy tylko moc, opony lepsze, zimowe daliśmy i naprawdę bardzo spoko. To jest samochód Audi R8 V10 5,2 Plus. Nie powiedziałem w kolejności nazwy, ale to i tak wiecie, o co chodzi. To jest samochód, który kupili Fit Lovers, tylko że oni kupili ponoć wersję jakąś przedliftową, a ta, która jest tutaj w grze, to jest wersja poliftowa. Ona ma chyba, ta wersja poliftowa ma chyba inne reflektory i inne światła z tyłu. Może tam troszeczkę gdzieś tam detalami się różni, ale powiem wam, że jakbym dostał taką wersję przedliftową Audi R8, to też bym się nie wstydził. Zdecydowanie. Ale świetne jest to, że naprawdę poprawili dźwięk tych samochodów w stosunku do trójki. Mega, mega poprawili, zwłaszcza dźwięki Audi, wszystkich. RS-ki, RS7 chociażby brzmi fantastycznie i każdy samochód ma swój taki unikalny dźwięk. A w trójce było tak, że większość samochodów brzmiała bardzo podobnie. Mega to jest, naprawdę. Dlatego ja właśnie lubię robić te samochody na standardowych silnikach, a nie robić tam przeważnie jakieś hardkorowe tuningi, chociaż pewnie na live'ach to znacie mnie jako takiego, który tuninguje samochody na maksa,
ale ja też jeżdżę dużo sobie online i jak jeżdżę online, no to sobie te samochody dostosowuję tak, żeby mieć zrobionego w konkretnej klasie i wtedy sobie robię na standardowym silniku przeważnie. Poza tym Audi, które słyszeliście na początku w topa, Racing V12 brzmiało jak pszczoła. Ale to jest to, to jest zdecydowanie to i naprawdę fajnie wygląda. Tutaj zrobiliśmy sobie taką wariację, Fit Lovers nie mają bagażnika na dachu, ale no my sobie pomyśleliśmy, że jadą gdzieś na wakacje, to żeby mogli sobie wziąć swoje odważniki, czy tam inne zestawy do ćwiczeń, maty, czy cokolwiek, to dołączyliśmy im bagażnik, no bo pewnie ten z przodu, który jest pod maską, im raczej nie wystarczy. Audi R8, V10, 5.2 Plus, czy tam V10, 5.2, V10 Plus. Wygląda sobie tak. Spoko fura, nie?